Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa, a zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel. Słuchajcie, niemożliwe stało się możliwe. Myśleliśmy, że w tym roku nie będziemy łowili spod lodu. Okazało się, że jesteśmy. Jak widzicie, lód jest w miarę, powiedzmy, bezpieczny. Ma ponad 15 cm grubości. W styczniu lodu nie było, nie szło iść. W lutym do połowy nie było lodu. Od połowy lutego zaczęło mrozić. Dzisiaj mamy 3 marca. I my jesteśmy na pierwszym lodzie z Andrzejem. No i co, Andrzej? Łowimy dzisiaj, nie? Na pierwszym lodzie. No, łowimy, spróbujemy. Twoim zadaniem sobie będzie 200 dziur wykręcić. A ja będę chodził i rozumiesz, i łowił, a ty będziesz tylko dziury wiercił. Byle nam noże wystarczą. Żeby no wystarczyło noże, na pewno wystarczy. Więc spokojnie zobaczymy, co się nam uda złowić. Na pewno na pierwszym lodzie trzeba szukać tej ryby. Chodzić za tą rybą, szukać. My również będziemy to robić, próbować, szukać. Myślę, że coś się nam uda. Jak się nam uda, to pewnie zobaczycie w dalszej części. No to tyle wstępu. A my jak zwykle, Andrzej, ty do roboty. Wiertło i wiol, dziury. A może być na dwa wiertła? Nie. Na razie trzymajcie się. Co, Andrzej, masz tam brania? Nie. Nie masz brań? Tej dużo nie. Haha, pierwsza w tym roku podlodówka. Myślałem, że już nie będziemy na lodzie, ale okazuje się, że jednak się udało wyrwać. Styczeń bez lodu, luty bez lodu, w połowie lutego zaczęło mrozić. Mamy 3 marca, a my na lodzie, Andrzej. Dokładnie tak. Pierwsza podlodówka i próbujemy coś złowić, jakieś brania są, ale to jakieś maleństwa, małe ryby, ale przynajmniej zabawa, jakaś zabawa jest, nieduże, jakieś płoteczki, okonik, coś tam. O, już było branie, ale nie zaciąłem, nie udało się przyciąć. Małe te ryby tu są, no ale jakieś brania od czasu do czasu się pokazują. Zobaczymy, jak będzie. Nie wiem, czy mi ochotki nie zjadło. To nie jest ochotka na mormyszce, także spokojnie, zaraz zobaczymy. Mormyszka w dół. Panie kolego, łowisz pan coś czy nic? Cały czas. Chłopie, pierwsza podlodówka. I bił się szczupak, pewnie szczupaczek jakiś tam wisi. Andrzej, wyjmuj spokojnie, żeby mormyszka. Spokojnie, spokojnie. Jest. Kurna, no ale za sam koniuszek. Fajnie wisi, żeby mormychy. Ty, bo cię zaraz w palca ugryzie, zobaczysz. Weź sobie. Może nie. Może nie. Proszę, szczupaczek się trafił. No, pierwsza ryba tego roku spod lodu. Panie, gdzie mi pan do tej dziury wypuszczasz tą rybę? Do tej, bo już tu nie będziesz łowił. Dobra, wypuszczaj gościa. Pięknie. No chłopie. Coś mi przestało. Chwila, moment, jakieś brania miałem, a teraz mi przestało brać. Co, nie ma brania?
nie? No przedtem coś tu przyginało kiwok. A teraz w tej chwili się uspokoiło. Ale my się nie poddajemy, Andrzej, nie? My jesteśmy twarde chłopaki. Jak Kargul mówi, na nas nie ma mocnych, nie? Nie ma. Kargul mówił, na nas nie ma mocnych. No co jest? Co się stało? Nie mam brania, no. Tam przedtem to miałem w tym otworze brania. Nieduże poteczki takie, pa. O, było branie. Znowu coś tam niedużego się powiesiło. Ale to chyba będziemy... A, ale ryba, panie kolego. Człowieku. Człowieku, co my tu wyprawiamy? To jest niemożliwe. Ty tu walisz rekordy. Normalnie mistrzostwo świata. Rybka, idź do wody. Mistrzostwo świata. No. Znowu nie zacięte. To jakieś maleństwa są strasznie wielkie ryby. To muszą być, Andrzej. Takie ryby, że zaciąć nie idzie. O kurczę, znowu. No popatrzcie, no. No nie idzie przyciąć, chłopie. Co to jest? Co to jest za ryba? Takie maleństwo. Jest tam w ogóle na tej mormyszce coś? No właśnie. Dwa razy je dziubnęło i zjadło. I trzeba... A gdzieś tam za kombinezon się zahaczyło za rękaw. Żyłka trzeba założyć coś. No, świeżą ochotkę trzeba założyć, bo... Bo zjadło. Zjadła mi ryba ochotkę. Założymy ze 2-3 ochotki na haczyk, znaczy na mormyszkę i próbujemy. Panie. Taka ładna ochotka świeża. Sam byś ją zjadł, Andrzej, nie? Jasne. No. Andrzej mówi, żeby zjadł ją. Nawet to... popił kawą. Mówi, że nawet by kawą popił. A, tak, ochotkę do kieszeni, żeby nie zamarzła. I próbujemy dalej. Trzeba tą rybę wyjąć z wody, no nie ma bata. Musi tutaj się zameldować na kiju. Co jest grane? Zobaczymy. No, mormyszka w dół. O, już jesteśmy na dnie. Próbujemy. O, już było branie. No, jest tam coś. No, coś. Coś większego. Znaczy większego, no coś. O, jest już taki, powiedzmy, patelniak tak zwany. Patelniaczek, panie. Czekaj, czekaj, zaraz się odczepimy i będziesz szedł do wody. Jeszcze mi tu wędka upadła, tylko do innego otworu potrzebuję. Haps, tam się nakrywa. Rybka, bierz, bierz, rybka. Co? Co, masz brania, czy nie masz brań? Nie, nic się nie dzieje. No
to przesuń się tu bliżej mnie. Idę w tą stronę. Bo tu coś w tych otworach od czasu do czasu przygino kiwo. Weź tu spróbuj w tej dziurze. Bo tam były brania przed tym, no tylko nie wiadomo jak te... bliżej tego spadu, wiesz? No, ale przeniesiemy się później trochę dalej, ale... Ale tu, że miał fajne brania nawet, nie? Tylko, że takie, wiesz, delikatne, że trudno zaciąć to jest, nie? Trudno zaciąć. On też gdzieś stoi w jednym miejscu, wiesz, bo tam też w jednym miejscu były brania, a kurde, w tych następnych dziurach już nic. Trzeba ich tu gdzieś po prostu szukać w tych miejscach, bo coś tu jest. No. Przed tym było lepsze brania były. Teraz przed tym tylko spuściłem ormyszkę chlas. Tam też tak było. A teraz kurczę, no przestało mi brać. Znaczy no bierze, ale nie tak często jak przed tym. Coś. No znowu trzeba wywiercić ze dwie dziury świeże tu. Żeby. No niemożliwe. Chodźcie rybki do nas, chodźcie rybki do nas. Można? Potwora, Andrzej. No, na pewno. No potwora. Zobaczcie, jakie ryby ciągniemy dzisiaj. No, pierwsza pod lodówką, a my tu rekordy bijemy. Od czasu do czasu, no. Same maleństwa. No ale co zrobić? Dobre i to, Andrzej. No. Chociaż jakaś zabawa od czasu do czasu, ale wszystko drobna ryba. Wszystko drobna. Wszystko drobna ryba. Spróbujemy tam. Co, i nie mam brania. Ona jest wyżej, ta płoć jest wyżej nad dnem. Tak? To spróbuj trochę podnieść mormycha do góry i może... No, jada do góry. Może wiesz... Bo mi też by się tam wydawało, jakże z opadu to... Mi też one się tam wbijały, nie? No. I co, jej nie ma? Jak zwykle. Andrzej, potwora. Następnego potwora, Andrzej. Ja cię kręcę, ty to łoisz. Zobaczcie. Nie rozbijaj. Ale potwory, nie? Biorą. Masakra. O, i do wody. Nie tak szybko, bo nie zdążę nawet... Jak... Wypuszczasz, to nawet nie widzę, jak szybko. Żeby mu dupa nie przymarzła. Ale same potwory, normalnie, potwory jak nie wiem co. No ale coś Andrzej, pierwszy lud, ale widzisz, coś od czasu do czasu, coś się tam dzieje, ale to nas nie... My byśmy chcieli coś lepszego, większego, o takie, przynajmniej takie po 25 jakby brały. To by już były fajne okoniki. No ale na razie sam drób, no, ale dobre i to. Zobaczymy, czy tam będzie kiwoczek jakoś tak. I co wyjdzie? A tak jak człowiek chce nakręcić branie, to akurat nigdy nie ma, nie? No. Żeby było widać fajne branie, a to kurczę nie widać wtedy. Panie, masz tą rybę tam pod spodem? Tak. Andrzej wyciągnął ładnego. Trafił się. Ucha. Panie kolego. Piękny. Zobaczcie. W naszej miarce ile jest? 20. No, prawie 7. 27. 27 cm. To nasza miarka teraz tegoroczna.
Będziemy na takiej miarce. Dobra, woda. Tak, wypuszczaj, Andrzej. Woda. Czekaj powoli, bo ja nie nadążam za tobą. Czekaj. Pięknie, wypuszczaj ryby. Ale elegancko, chłopie. Nie ma go. Coś tu wzięło. Na mormyszka. Ajajaj. Pewnie jakiś nieduży szczupaczek był. I znowu. Holender jasny, zaraz mormyszkę obetnie i nie będzie. Nie, fajnie jest zapięty. O, jest. Pistolet. No. I woda. Hoppa. Coś się powiesiło na blachę. Chyba okuń. A coś tam wisi na blaszkę. O, jest. Okonek jest. A taki. Sobie. Zaraz go wypuścimy. Z powrotem do wody. Wziął na blaszkę. Ale ładny zagryz, ty. No, widzę właśnie. Elegancko. O. I wypuszczamy tylko do innego otworu. A nie mamy tych, trudno, musi być tu. Musi być tu. No, bo tam to jeszcze nie obowiązane. To może. Okej. Okay. Na blaszkę wziął. Andrzej holuje następnego. Branie nastąpiło. Po jakiejś przerwie 5 minutach następne branie. I jest okonik. Uuu, panie. Panie, co pan tu wyprawiasz? Przedtem potwory, a teraz... pan tu wyprawiasz. Ale zagryz ładnie. No to taki sam jest. Albo nawet większy. Mierzymy? Mierzymy. Wiesz, miarka, tutaj wiatr, że jest miarka. Powolutku, bo ja za tobą nie nadążam z tym ekranem, żeby chopię cię. Tam jest miarka. Weź przyłóż, zobaczymy na naszej miarce, jak ma. Weź przyciśnij jedną stroną wiadry. Jaki to tam jest, ale piękny. Nie, nie chcę. Czekaj, zobaczymy, ile to tam ma. No, ten już ma ponad 27. No proszę. 27,5 cm. No to pięknie. Pięknie. 27,5. No to już jest. To, co nas interesuje w tej chwili, to już mogą takie być. O, i wypuszczamy rybkę do wody. Piękny garbus. No, gratulacje, kolego, gratulacje. Coś tam, jakaś ryba się powiesiła. Panie, zobacz pan, co się mi tu powiesiło. Płoteczka. No. No. Dobra, muszę wyciągnąć ten wyczepiacz, bo łychła dosyć. Płoteczka, chłopie, masakra. Tego jeszcze nie grali. Dziwne, uspokoiło się. No dokładnie. No kurwa, to jest niemożliwe. Ty. Chwila, moment i po braniach. Parę brań było. I się skończyło. Kurna, co jest? Słuchajcie, kończymy dzisiejszą wyprawę na lód z Andrzejem. Pierwsza nasza podlodówka tego roku.
nie wiadomo ile razy jeszcze przyjedziemy, bo wiadomo, marzec już, słoneczko coraz wyżej, zaczyna grzać, także zobaczymy na ile tego lodu wystarczy. Jest fajny, dosyć w miarę gruby, jak na tę porę roku jest idealnie, można powiedzieć. Jakieś rybki się zameldowały. Andrzej, co? Podobało się? Zameldowały się. No zameldowały się. Ryby się zameldowały. Także nie było źle. Mogło być lepiej. Zawsze mówię, że mogło być lepiej. Ale jak na pierwszy raz, to i tak... To było nieźle. Było nieźle. Myślę, że nie wiem, no może za tydzień. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No jak z tą pogodą będzie, bo coś gadali, że ma się znowu już teraz ocieplić w tym tygodniu. No to nie wiadomo. No jak na razie... To by było tyle. Jeżeli Wam się film podoba, to proszę zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i zapraszamy do oglądania następnych naszych filmów. To by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Trzymajcie się. Heja. Do zobaczenia. Cześć Wam.